Siema, tutaj Michelo. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 15 już ostatnich przedmiotów dolnych, a, o których wszyscy zapomnieli, albo się ich po prostu nie używa. E, to już będzie ostatni odcinek z przedmiotów dolnych e, przed wielkim finałem, ale e, o tym powiem na końcu odcinka. Zapraszam do oglądania. Na miejscu 15 znajduje się Flamingo Lex, a, które już jest rzadko kiedy używane. Ale dodam je tutaj, no bo myślę, że większość ludzi już o tym zapomniało. Miejsce 14 zajmuje RoboT, jeden z moich ulubionych przedmiotów dolnych. No ale wyszedł chyba w sezonie 7 albo nawet wcześniej, więc no. A już jest to dosyć zapomniany przedmiot dolny. 13 miejsce to Medieval Dress, które wyszło na nowy rok 2020. 2022, przepraszam. No ale się jakoś nie sprzedało. Na miejscu 16 znajdują się Platelec, które wyszły w 16 sezonie. Miejsce 11 zajmuje Centaur, który wyszedł w 11 sezonie. Miejsce 10 zajmuje Bumper Car. Tudzież zmieniło nazwę na Dodgems. Zostało wyprodukowane, znaczy. Dodali to do gry w 12 sezonie. Na miejscu dziewiątym Seven Flags Simulator, które wcześniej się nazywało Roller Coaster Train. wyszło też w 12 sezonie. Bunny Hop znajduje się na 8 miejscu i to też wyszło w 12 sezonie. Mało kto tego używa, jednak jest jeden gracz, którego tego nogi są ikoną. To psychiczna kaczuszka charakteryzuje się właśnie tymi nogami. Na miejscu 7 znajduje się Barrel Legs. A, i to wyszło w piątym sezonie, tak, wiem, że jest za no ale musiałam to dodać. Pirat Skirt z piątego sezonu y, też, y, z, też z piątego sezonu znajduje się na szóstym miejscu. Pirat Boots z piątego sezonu y, y, jest y, z piątego sezonu. Przepraszam, znajduje się na miejscu piątym. Miejsce czwarte zajmuje Ninja Pants, a, które wyszło już dawno, nie pamiętam kiedy, ale no właśnie dużo ludzi już w tym zapomniało, albo ich tego nie używa, bo wygląda jakbyś właśnie narobił w gacie. Na miejscu trzecim znajdują się Rooster Legs, które są przydatne chyba jedynie jak chcesz się przebrać za koguta. Faun zajmuje drugie miejsce, wyszedł w 11 sezonie, no i nie, jest, nie są to najładniejsze nogi jakie widziałam. A miejsce pierwsze zajmuje Suit, które wyszło w drugim sezonie. Przepraszam, w czwartym sezonie, i już bardzo dużo ludzi o tym zapomniało. Plus, do tego potrzebna jest tylko główka. Tak właściwie. A według Was, jakie nogi są najbardziej zapomniane? Napiszcie w komentarzu pod tym filmem. Będzie to mi potrzebne albo przydatne do, do finału. Dziękuję Wam za oglądanie. Możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Papa. Pa.